Potrzeba pewne rzeczy Kamtajon ogarnąć z nią. Dzisiaj tylko Zak. No nie, jeszcze będzie grande dzisiaj, słone makaron. I chyba tylko tak, no późno jest. Kurwa, gdzie tu jest? Nie! No nie, chuj, nie, dobra. Nie chce mi się grać już, odechciało mi się. 10-4. Dobra, ty skarpetkę też na razie usuniemy na bok. Przeszkadzała. Na 10-5, na 10-9. Jezu, czemu to tak śmierdzi z pleśniałym serem? Co? Spociłem się, jak jechałem do miasta. Jezus, za kolak, no. Jak chciałem teraz radiowóz wziąć? No przecież założę buta, no. Dobra, teraz tutaj te gazy Spokojnie. rozczyszczymy. Głupio wyszło. Mieliśmy trzy jednostki w pościgu i trzecia jednostka powinna się od razu bezzwłocznie zająć autobusem. Minęli nas z tyłu. Chyba ich słyszeliśmy w tunelu, wyjeżdżają za komendą. No to nie. No to oni, no. O Jezu! Zaraz do mnie mogli się słyszeć, no. No i chuj. Nie zgłaszamy. Straszny ciężki jest, co? No, to co, zgłaszamy czy nie? Może nie. No wstyd byłby, nie? Ale jak my teraz wyjdziemy stąd po cichu? Nie damy rady tego obrócić go? Nie ma jak. Wyjechaliśmy za komandą, nikogo nie ma. 73 plus 2, status 5. Jednostka Adam. Jednostka Adam. Kto to kurde? Kim ty w ogóle jesteś, kościół? 17 stop z 5 jednostka Mary. Co? Jak ty mówisz do tego, do swojego kolegi z pracy, oficera, gościu? Ty gościuwa, a ty kim jesteś? No. Do wyższego stopnia z tego dzywać, Jezus. Jak do wyższego stopnia? On nie jest wyższy ale stopniu, na mówię pewno. Teraz o nim, mówię teraz o nim w stosunku do ciebie. Co ty to? Co? Jajco. Co się dzieje w tej policji? Co to za jakieś wymiany, kurde? Z kim ty jesteś w ogóle? Co to jest? Szerpi. To jest Zakolak, oficer. Pierwszego. Kto? Pierwszego stopnia, nie doszłego drugiego, bo szykuję się awans do niego. Będę musiał napisać do komendanta, bo nie potrafię go też złapać ostatnio. Czemu Zakolak? Ty za piękny jesteś, naprawdę. No tyle służy tutaj. No tak. Śmieją się ze mnie. Pierwszy no, stopień. No bo taka nie, właśnie zaraz oficerka miał jest. Kurczę. I to tak zawsze, ono takie jest. One nie subordynacje. Przynajmniej dajcie raczej poduszkę nie jakąś. Subordynacje. Dobra. Nie no, Zakolak, słuchaj, to po prostu no, musisz przejść chrzest. Chrzest? Chrzest, tak. Jak ja byłem. Co Zakolak, o sierżantem prostu trzeciego stopnia już kiedyś. A ja mam chrzesty przechodzić? Zakolak, ona po prostu się chce z tobą przelizać. Tylko nie. Ja mogę, nie ma problemu. To wiesz, musisz. Wydaj rozkaz, jadę. Musisz ją na pączkę z czemem zabrać, czy coś. Ty, a jakbym wsadził rękę? Wiesz gdzie? To nie tak od razu. Weź tak. Słuchaj. Wchodzę i wsadzam. Dawaj, dawaj, dawaj. Wejdę i majtę w tego. I wybiegam. Weź tak. Weź. Chcę. Pokryć. Normalnie. Nie, no paluch zapuszczam. Pokliknę coś tam w komputerze i przypadkiem na kolano zjedź ręką. I powiedz, oj, przepraszam, bym sknęło mi się. 30. Ty tak może zrobić. Bankowa to nie umiałam. Bo ja nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. To jest takie, wiesz. Co? Nie no, dasz radę wpisać go do basy, no. Dasz radę za kolek. Nie, masz komputer no. Z przodu. Co ty nie umiesz tabletą obsługiwać? Nie, umiem. Wolałbym o bardziej w środek wejść, ale. Co? Jakiś środek. Chcecie ten? Ale to wystarczy odpalić, nie? Dobra, zostaw. No, on się nauczy, go, ja mu wszystko wytłumaczę. Koledzy. Nie, myślę. Nie, nie na się, ale podobnie. No. Marek, jedziesz nie?
Marek, jedziesz czy nie? No jadę, jadę. A to byś mnie otworzył, a nie. Jak otwarte auto jest, o co ci chodzi, no? Edy. Marek, wymyślisz cały czas i damy zarabiać, to damy czas. Nie gadę, nie jedziesz. No. No i co pani robi? Co ja robię? No. No właśnie, a gdzie drzwi są? I maska z przodu. Więc teraz sobie nie żartuj i dostałeś zlecenie od szefa. W takim razie poproszę, żebyś tutaj szefa wezwał na teren komendy. Nie ma go teraz. No to fantastycznie, będziecie odpowiadać za siebie, zapraszam. Ale chwilę. Czemu, gdzie mnie pan zaprasza? Do cel, proszę pana. Tam porozmawiamy. No za co? Namówiłem. Zatargnięcie na teren o ograniczonym dostępie. Kurwa, nikt mi nie powiedział, że to jest teren z ograniczonym dostępem, a znak był, kurwa. W takim razie będziesz się kłócił z urzędem. Ciągnąłeś śmieciarz. No, sobie przejdę chyba, kurwa, to jest żart, co wy odpierdalacie tutaj. Co my odpierdalamy? Spokojnie. Nie jesteśmy na tym obywateli. Dobra, dawaj do tej celi. Nie biegaj tutaj. Śmieciarze, ciągnął pałę. O ty kurwa. Chodź tu, panie. Chodź tu. Uspokoisz się, bijam się, bijam się. Dobra, bo taserem zaraz jeden. Taser! Zatrzymaj się. Na kupnie obraża, wy mnie łapiecie, no bez przesady. Dobrze! Spokojnie. Pierdol mi. Dobrze. Na teren komendy. Co robisz? Spokojniutko. O, jeszcze do szpitala. Króciutko, panowie. Krótko z nim. Przy policji będziecie się bili? Ja was naprostuję, kurwa, jak was matka nie nauczyła. Doceliśmy za kolek zajebał. Ale Speedy, zatrzymaj się! Stój! A kolak, do kogo ty strzelasz? Ucieczka przed funkcjonariuszem. On poszukiwany jest. No a jak? Oponę mu jebnąłem chyba. Ale jesteś kozak, nie? No, bandyta taki. Policyjny. Nie, no... Słuchajcie. Nie, no doświadczony przecież. Bardzo dobrze zrobiłeś. Będziesz odfired, sierżancie. No oczywiście. Spokojnie, strzelę kontrolowaną. Oczywiście, w oponę poszło. Sierżancie. Oczywiście, spokojnie, strzelę kontrolowaną, oczywiście, w oponę poszło. Generalnie on jest poszukiwany, nie zatrzymał się do kontroli. LSPD, zatrzymaj się, Los Santos Police Department. Stoisz grzecznie. Co robisz? Stoisz, nie ruszasz się, stoisz. Strzelaj w oponę. Poszła opona jedna. Dobra, shot fire w opony, tak? Tak. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to zrobić. O, wywrócił się chyba na dach. A jednak wstał. On wstał. Ale ma oponę, poszła mu guma chyba. Chyba, że to ma jakieś... Stoisz, nie ruszasz się. Nie ruszę. Dobra, jedźcie. Stoisz. Cię nie zatrzymam. Poszła mu. Co ty robisz? Ramuje nas. Przebiję mu oponę. Poszły, no jak? Spokojnie, żeby go nie trafić. Spokojnie. Malo, dobra. Nie ma opon. Oj, głupio wyszło. O Jezu. Zabiliśmy człowieka. A nie, utrzymał się. Dobrze, terenowy. Wszystko kontrolowane. Tak, na opony. Klatka w samochodzie, poduszki ma. Spokojnie. Zwierzę przejechał. Leczysz się, Sherbido. 27 lat. Ty pijany. Czyli kolejne składanie fałszywych zadań. Ja muszę się śpieszyć z prawkiem. Powolutku muszę śledzi. Nie rozumiem. Może to jakoś objaśnić? Odbiłem, kurwa, matkę dla twojego ojca. Co ty się prujesz, gościu? Nie odbijałem tego konwoju. Sam? A gra pan kiedyś ping-pong? Nie. Grasz ping-pong, zaraz dostaniesz. To kurwa odbij. Pal gumę, kurwa. Chcesz wyłapać zaraz? Dawaj. Płaskiego na czoło? Rozkuj mnie, tylko rozkuj mnie. Za kolak, ja mam lepszy na nich sposób.
Tylko rozkuj mnie. Dobrze, w tym momencie grozi panu 75 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 tysięcy dolarów grzywny. Daj, przybijaj. Także słucham bez tłumaczenia. A tak na funkcjonariusza. Teraz cię kurwo tak. A ty kurwo jebana! Spokojnie, zakołek, spokojnie, posłuchaj. Jakie to kurwa! Dawaj łapy. Kurwa. Króciutko. Dostałeś na pizdę. No. Nie bolało. Dolary spadły, kurwa. Dobrze, to pan chce, tak? W końcu te 20 miesięcy i 18 tysięcy dolarów grzywny, mam rozumieć? Mhm. Dobrze. Jak najbardziej. Weź gorączkę, jakbyś mógł za kolek. Saluwa, za kolek. Otruć się plecami, muszę cię rozkuć. Boisz się, co? Nie. Odwróć się plecami. Rozkuwam. Ja mam czas.